Dużym powodzeniem cieszy się akcja grupy Pomocna Dłoń Brzeziny. Jak sami twierdzą, ich głównym celem jest niesienie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Grupa została objęta patronatem burmistrza miasta Brzeziny, Ilony Skipor. Nazywam się Przemysław Juraś i razem z koleżanką Wioletą Ferdzen założyliśmy grupę Pomocna Dłoń Brzeziny, aby pomagać osobom, które są najbardziej potrzebujące. Teraz w dobie wirusa, który tutaj panuje, i tych osób przybywa, jest coraz gorzej. Są osoby, które boją się o swoje zdrowie, nie chcą wychodzić na miasto, więc pomagamy robić zakupy, płacić rachunki, opłacać rachunki, czy wykupić leki. Robimy paczki, które po prostu rozwozimy do tych osób, które potrzebują. Tych osób jest dużo. Powiększyliśmy grupę wolontariuszy. Są to osoby niezrzeszone, są to kluby motocyklowe EBR i Freeriders, które po prostu pomagają nam w kompletacji paczek i w dostarczaniu tych paczek do tych osób właśnie potrzebujących.